witamy Państwa serdecznie. Chcemy dzisiaj podzielić się z Państwem doświadczeniami, coś ciekawego opowiedzieć. Dzieci uczą się liczyć na paluszkach, prawda? I ten system, w którym liczymy na palcach, jest bardzo powszechny. Nawet dzieci, które w szkole zaczynają opanowywać pierwsze swoje równania jakieś z matematyki, to te obie rączki wyciągają, dodają paluszki do siebie. Tak, jest to bardzo praktyczne. Wykorzystujemy to nie tylko przy właśnie uczeniu się liczebników, przy uczeniu się liczenia w szkole, w przedszkolu, ale także w późniejszym życiu. Jesteśmy na przykład w sklepie i pani pyta, dwa mleka czy trzy? Pokazujemy trzy, prawda? Bo to jest prostsze, to jest szybsza komunikacja w tym momencie. Proszę spojrzeć, żeby po polsku pokazać liczby, zaczynamy od kciuka, prawda? Potem uruchamiamy drugi, trzeci, czwarty, piąty palec, tak jak Państwo widzą na slajdach. I kolejno dodajemy palce z drugiej ręki, aż dochodzimy do 10. To jest system, który jest u nas w Polsce obowiązujący. Pokażę Państwu teraz dla porównania system japoński. Tutaj już troszeczkę jest inaczej. Też zaczynamy od kciuka, ale my ten kciuk chowamy. On jest schowany, tutaj jest japońskie 1, 2, 3, 4, 5. Teraz generalnie możemy dołożyć 6, 7, 8, 9 i dopiero 10 jest identyczna w jednym i drugim języku, prawda? W języku naszych dłoni, oczywiście w języku naszego liczenia na palcach. Ale proszę Państwa, bardzo ciekawe jest też, kiedy na przykład studenci japońscy liczą i oni to robią tak. 1, 2, 3, 4, 5 i nagle zaczynają odwijać palce. 6, 7, 8, 9, 10, kiedy liczą szybko. Ja w pewnym momencie byłam zdezorientowana, bo ja nie wiedziałam, czy oni właśnie zwijają, czy odwijają te palce. I to, kiedy jesteśmy świadkami tego, jest to logiczne. My, prawda, my to widzimy, my wiemy o co chodzi w tym momencie. Natomiast cała zabawa zaczyna się, kiedy ktoś nam pokaże jakiś zatrzymany kar, no to wtedy musimy się domyślić albo przeanalizować, jak to wygląda w tym właśnie kontekście. Przyjrzyjmy się teraz, jak wygląda sytuacja w liczebnikach chińskich. Też różnią się bardzo i te różnice powodują czasami bardzo zabawne sytuacje, o których powiemy na końcu, ale jak widzą Państwo na slajdach, jedynkę pokazujemy w ten sposób. Kciuk uniesiony do góry oznacza tylko, że jest ok, że coś się udało. Jeżeli tak pokażemy, sprzedawca na przykład w sklepie nie będzie wiedział, że chodzi nam o jeden element, o jedną rzecz, o jeden produkt. Dwójka wygląda w ten sposób i to jest, proszę Państwa, bardzo ważne, bo w ten sposób to ósemka. I tutaj najwięcej wesołych historii związanych jest właśnie z ósemką. Ale mimo wszystko możemy się domyślić, że to policzyć po prostu, że to jest dwa. Trzy, znowu nie wystawiamy kciuka, pokazujemy trzy środkowe palce albo trzy ostatnie. Czwórka jest taka sama jak w Polsce i piątka jest też taka sama jak u nas. Od sześciu w górę zaczynają się schody. Tak? I jeżeli ktoś nie zna tego systemu, nie zna tych gestów, nie ma możliwości, żeby się domyślił, że to jest 6, to jest 7, to jest 8, 9 i 10. Popatrzmy jeszcze przez chwileczkę na te slajdy, niech Państwo przyjrzą się tym dłoniom, skąd wzięły się te gesty. One są odzwierciedleniem znaków chińskich. Jeśli się Państwo dobrze przyjrzą, odrobina wyobraźni wystarczy, żeby zobaczyć znaki chińskie w tych gestach. Proszę zobaczyć, jak wygląda szóstka. To taki chłopek, tak? Główka, rączki i nóżki. Jeśli spojrzymy na szóstkę w ten sposób, to bardzo przypomina ten znak.
ona jest do góry nogami, no bo nikt niewygodnie tak z łokciem do góry, prawda? Ale to jest właśnie ta szóstka. Z siódemką jest troszkę inna sytuacja. Kciuk oznacza 5 w kulturze chińskiej, więc 5 plus 2. Tutaj nie odzwierciedla tego znaku, ale kolejne już tak. Ósemka to też, proszę Państwa, odwrócone. Tak, tylko znowu z tym łokciem do góry jesteśmy. Więc ósemka jest pokazywana tak. Dziewiątka, zagięty palec wskazujący. Proszę zobaczyć na znak, na znak dziewiątki. Jest też taka linia. Tak, my ją pokazujemy, to zagięcie pokazujemy na jednym palcu. I dziesiątka, krzyżujemy palce, bo dokładnie tak wygląda znak. Czasami krzyżuje się w jednej ręce, to zależy od regionu, w ten sposób. Czasami pokazuje się pięść, ale to najczęściej, przynajmniej ja tutaj, gdzie mieszkam, najczęściej spotykam taką dziesiątkę. I to skrzyżowaną, te dwa palce. To, co Państwu powiedziałam o ósemce, która wiele zabawnych sytuacji rodzi wśród cudzoziemców, tak? Nie ma, tutaj na tym jest największe, najtrudniej się właśnie pomylić, tak? Bo okej, siódemki nie rozumiemy w ogóle, szóstki też nie, ale ósemka, 8 to 2, po prostu. Proszę Państwa, system liczebników wyższych jest zupełnie inny i chciałabym o tym opowiedzieć też w kontekście uczenia się języka polskiego jako obcego i nauczania go. Jeśli mamy studentów z Chin i z Japonii, dla nich poprawność fleksyjno-składniowa konstrukcji liczebnikowych nie jest aż takim problemem, jak przeliczenie w głowie, ile tak naprawdę to jest. I przygotowałam dla Państwa taką tabelę. Nawet jeśli popatrzymy na to jak na obrazki, mogą Państwo zauważyć, że te znaki, które są w kolumnie chińskiej i japońskiej, one są prawie identyczne, dlatego że Japończycy przejęli bardzo wiele z pisma chińskiego. Wymowa jest inna. Zobaczmy. 1000 jest tak samo, czyli jedynka z trzema zerami to 1000. Czyli po polsku 1000, po chińsku i cien, po japońsku sen, ale chodzi o to, że to jest jedynka i 3 zera. Zmienia się wszystko, kiedy dochodzimy do 10 tysięcy. I proszę Państwa, jest to problem dla obu stron. Ja do tej pory, jeśli mam coś podać w łanach, muszę sobie poskreślać zera. Nie przestawię tego w głowie. Bardzo często słyszę pytanie, ilu w Polsce jest mieszkańców? Jeśli nie jestem w stanie zapamiętać, że mamy tylko 3800 łanów mieszkańców. Jest to tak nienaturalne dla mnie jako Polki, jako Europejki. Nie jestem się w stanie przestawić, ale też osoby, które doskonale znają język polski na poziomie C2, pytałam nieraz, też z tym mają problem, też muszą sobie pisać i nawet te najbardziej zaawansowane liczą sobie w głowie i dopiero później zapisują to po polsku. Czyli 10 tysięcy to jest jeden łan albo jeden man i ci to jedynka. Czyli mamy 10 tysięcy to jest jeden łan i liczymy w tych łanach do miliona. Proszę zobaczyć, milion to jest 100 łanów. Baj, ten drugi znak to jest 100. Czyli jedna setka łanów to jest milion. Japończycy nie używają jedynki. Przy 1000 i też nie mówimy po polsku 1000, tylko mówimy 1000, prawda? Więc a Chińczycy zostawili sobie tę jedynkę. Czyli milion to jest 100 łanów albo 100 manów w wymowie japońskiej, a 10 milionów, czyli nie ma pojęcia miliona jako takiego. I dlatego, kiedy chcę powiedzieć 38 milionów mieszkańców, jeśli chcę to powiedzieć po chińsku, muszę użyć tamtych wyrazów, a jeżeli uczę studentów polskiego, to musimy sobie skreślać lub dopisywać zera. I 10 milionów to jest 1000 łanów. Ten drugi znak, pierwszy to jest 1, drugi znak to 1000 i łan to 10 tysięcy.
czyli 10 milionów to 1000 łanów lub 1000 manów. 100 milionów to kolejna jednostka, to kolejny liczebnik. Proszę zobaczyć jako ciekawostkę, po chińsku i po japońsku mogą zobaczyć Państwo inny znak, ale tak naprawdę to jest ten sam znak. Tylko że Japończycy zachowali ten znak tradycyjny, w języku chińskim stosowana jest już uproszczona pisownia. Miliard to 10 albo 10 oku po japońsku i to nie koniec zabawy. Tych liczebników jest znacznie więcej. Przyznam szczerze, że mam problem z opanowaniem ich do tej pory. Kilka lat już tutaj jestem. To jest nadal dla mnie problem. To ja Państwa teraz zabiorę z tych wyżyn liczebnikowych, z tych milionów i miliardów, których zera nam się w głowach często nie mieszczą, do takiej zupełnej codzienności. Chciałyśmy Państwu zaproponować wycieczkę do japońskiej restauracji. Wycieczka do japońskiej restauracji czasami wiąże się z nie lada wyzwaniem. Oczywiście, bardzo popularne są restauracje, gdzie na zewnątrz są wystawione plastikowe modele wszystkiego, to co możemy zjeść. Zawsze można kelnera zabrać za rękę, pokazać mu przy oknie co chcemy. Oczywiście, to wszystko jest dla turystów. Jeżeli trafiamy do restauracji, w której znajdziemy menu takie jak tutaj Państwu pokazujemy, jesteśmy po prostu u siebie. Nie dość, że wszystko jest po angielsku, no prawie wszystko, jakieś drobiażdżki tylko, to ceny nawet są w dolarach podane w ogóle, także to już zdarza się, ale jeżeli byłyby w jenach, to tak samo są zapisywane cyframi arabskimi. Nie ma tutaj absolutnie żadnych trudności. Już wyższy poziom zabawy jest w takich restauracjach, w których pojawia się ten opis i po japońsku, i po angielsku. Coraz więcej napisów jest oryginalnych, prawda? I no, zwykle jesteśmy w stanie dopasować ten opis do obrazka przy odrobinie wyobraźni, ale już tutaj troszeczkę, no, troszeczkę trudniej nam będzie. Proszę zobaczyć, kiedy mamy cyfry japońskie, koleżanka przed chwilą pokazała Państwu, prawda, zapisy tych cyfr. I co ciekawe, często w restauracjach pojawiają się właśnie te tradycyjne zapisy cyfr. I obcokrajowiec, który trafia do takiej restauracji, naprawdę musi się dobrze postarać, jeżeli w ogóle wie, jak to odczytać. Proszę sobie wyobrazić, że są Państwo w takiej pięknej restauracji, w takim barze sushi. Dostają Państwo kartę, która wygląda jak poezja po prostu. Jak się na nią patrzy, to od razu wiadomo, że tu wszystko będzie pyszne. No tylko właśnie to wszystko to znaczy co, prawda? Jeżeli są Państwo specjalistami od sushi, no to wiadomo, bez problemu rozpoznają Państwo to, co jest zaprezentowane na tych obrazkach. Jeżeli natomiast dopiero Państwo przyjechali i wcześniej nie mieli przyjemności próbować takiego prawdziwego japońskiego sushi, ten przysmak ma różne ceny i są rodzaje ryb, które są w takich umiarkowanych cenach, prawda, że każdego stać na to, ale są też takie, które uchodzą za bardziej ekskluzywne, które są naprawdę dużo droższe. Jeżeli o tym nie wiemy, to możemy się potem troszkę zdziwić, jeżeli nie umiemy przeczytać tego. Ale może być jeszcze trudniej, proszę Państwa. Bardzo popularne są takie maleńkie restauracje prowadzone przez rodzinę, w których, nie wiem, czasami mieści się 10 osób, czasami 15, takie bardzo malutkie. I menu, tak jak Państwo mogą tu zaobserwować, jest tylko po japońsku. Ceny są tylko po japońsku. I tak naprawdę zero podpowiedzi. Nic nam nie podpowie. Nie mamy już żadnej ilustracji.
jesteśmy zgubieni zupełnie. Powiem szczerze, że najczęściej właściciele też nie mówią po angielsku i to jest dodatkowa zabawa. Ja przez dłuższy czas do tego typu restauracji chodziłam tylko z osobami, które znały japoński, bo no sama po prostu nie byłam w stanie odcyfrować ani tych cyfr, ani tego, co tam jest. Dopiero po pewnym czasie człowiek, kiedy się już tego nauczy, jest to prostsze, ale tak czy inaczej jest to wyzwanie. No i na sam absolutny deser, proszę Państwa, zostawiamy Państwu bar sushi. Bar sushi, w którym jeżdżą sobie na taśmie talerzyki z różnymi pysznościami. My sobie siedzimy i patrzymy. Zasada w takim barze jest następująca. Zdejmujemy z taśmy sobie to, na co mamy ochotę, zjadamy, odkładamy puste talerzyki. Po zakończeniu uczty podchodzi do nas kelner, który liczy, ile talerzyków jakiego koloru stoi obok nas i wtedy daje nam karteczkę, z którą udajemy się do kasy i płacimy. Ale w tej restauracji mamy takie piękne wystawki właśnie, na których jest napisana cena za talerzyk. I proszę zobaczyć, ten taki talerzyk obramowany na zielono, proszę zobaczyć, to jest jeden, prawda? Kolejny element to dwa. Pod nim jest zero, czyli mamy 120. Ale już idziemy do następnego, tu już się robi bardziej poważnie, bo tu jest jeden, ale potem jest już 8, prawda? Czyli 180. Ale przeskoczmy trochę wyżej. Tu mamy 3 i 2 zera, czyli 300. No ale jeżeli już chcemy coś naprawdę pysznego, no idziemy na talerzyk, na którym jest za 900. Więc proszę Państwa, ta wiedza przy podróżowaniu po Japonii jest bardzo przydatna, bo widzą Państwo powyżej. Ja specjalnie takie zdjęcie wybrałam, że owszem, są też takie liczebniki, które są normalnie zapisane jako ceny. Rozmawiałyśmy zresztą z koleżanką jeszcze niedawno, że kiedy idziemy do sklepów, my nie zobaczymy takich zapisów. Nie, tam jest zapisane tak, że my wszyscy wiemy, o co chodzi. Natomiast w takich miejscach tradycyjnych, właśnie w barach sushi, w jakichś tradycyjnych restauracjach, w hotelach tradycyjnych można takie ceny spotkać, to wszystko, proszę Państwa, jest tą ciekawostką, do której zachęcamy, którą Państwu polecamy. Chciałyśmy Państwu w trzech językach podziękować za to, że zechcieli Państwo poświęcić nam czas.